Szczewskie zespoły piłki ręcznej nie zatrzymują się w ligowych rozgrywkach. Sambożanki w siódmej kolejce pierwszej ligi rozgromiły w Czewie drwęce Nowar Lubicz 30 do 16. Zaskakująco, pewnie z sąsiadem w drugoligowej tabeli wygrali Sambożanie. Zespół Tomasza Śmiełowskiego w hali Powiatowego Centrum Sportu przy drugim LO pokonał 31 do 32. Pogoń handball Szczecin. Sambor w tym sezonie ma na koncie komplet zwycięstw. Jako pierwsze w sobotnie popołudnie na boisko w hali Powiatowego Centrum Sportu wyszły piłkarki ręczne. Sambożanki podejmowały przedostatni zespół w tabeli drwęce Nowar Lubicz. Zespół gości miał udane wejście w mecz, po którym prowadził 2-0. Po kwadransie gry gospodynie opanowały sytuację. Najpierw bramki po rzutach karnych Aleksandry Puckowskiej, potem skuteczne rzuty Katarzyny Zduniak i akcje wykańczane przez Trzewskie skrzydłowę Aleksandrę Nióć i Wiktorię Trzepałkę dały Samborowi prowadzenie. Drwence do 18 minuty zdobyła 5 bramek, a potem miała jeszcze większy problem. 6 bramek z rzędu Trzewianek sprawiło, że uzyskały prowadzenie 12 do 5. Po świetnej końcówce pierwszej połowy sambożanki schodziły do szatni prowadząc 14 do 7. Początek drugiej odsłony meczu był udany dla Lubiczanek, które zniwelowały nieco stratę. Potem jednak znów całkowicie dominowały na boisku Trzewianki. Świetnie broniła Aneta Szczuka z dobrej defensywy Sambor przechodził do szybkich zabójczych kontra ataków i przewaga rosła. W 46 minucie gospodynie prowadziły 23 do 11. Drwęca miała jeszcze jeden zryw, ale końcówka znów należała do zawodniczek Bartumieja Peplińskiego. Sambor wygrał 30 do 16. Najwięcej bramek dla czeskiej ekipy zdobyły Aleksandra Puckowska 8, Wiktoria Trzepałka i Oliwia Gierszewska po 4. W meczu mogły się pokazać zawodniczki młodsze i w większości wykorzystały swoją szansę. Niepokonany w tym sezonie drugiej ligi zespół Mężczyzn Sambora podejmował w sobotę Pogoń handball Szczecin, czyli drużynę zajmującą trzecie miejsce w tabeli. Spotkanie zapowiadało się ciekawie. Kibice spodziewali się zaciętego widowiska. Owszem, mecz był intensywny, ale wielkich emocji nie było, bo trzewianie okazali się dla rywali niegościnni. Pierwsze 10 minut spotkania było wyrównane i zamknęło się wynikiem 5 do 5. Potem trzybramkową przewagę wypracowali Tczewianie. Rywale zniwelowani Część strat, ale chwilowo, bo w 22 minucie było 13 do 10, a przełomowy moment meczu, czyli końcówka pierwszej połowy, dopiero nadchodził. Wspomniane 5 minut przed przerwą Sambor wygrał 5 do 1 i schodził do szatni ze sporą zaliczką na poczet zwycięstwa, czyli wynikiem 18 do 12. Katem dla pogoni był Jakub Swamberg, który zdobył w pierwszej połowie 7 bramek. Początek drugiej odsłony spotkania to mocne wejście gospodarzy. Po dwóch trafieniach Bartosza Chyły, Marcina Czarneckiego i jednym Michała Chyły, Sambor osiągnął dziesięciobramkowe prowadzenie. Takiej przewagi dobrze dysponowani gracze Tomasza Śmiowskiego nie mogli roztrwonić. Szczecinianie mieli dobre momenty, ale nie zbliżyli się do trzewian. Sambor miał spotkanie pod kontrolą. Dobrze funkcjonowały niemal wszystkie elementy gry. Każdy z trzewskich graczy miał swój wkład w zwycięstwo. Począwszy od bramkarza Tomasza Justy, skończywszy na najskuteczniejszych: Swanbergu, Krzysztofie Czarneckim, Michale Chyle i Tomaszowi Brzozie. Ostatecznie Sambor wygrał 31 do 23. Było to ósme zwycięstwo naszego zespołu. Zajmuje drugie miejsce w tabeli, bowiem lider, Jeziorak Iława, także ma na koncie komplet zwycięstw, a do tego lepszy bilans bramkowy. W najbliższą sobotę, 20 listopada, w Iławie te dwie najlepsze drużyny rozegrają mecz na szczycie.